Z grami sportowymi łączy mnie raczej bardzo chłodna relacja. Mimo nabytych umiejętności wymaganych do wykonywanego przeze mnie zawodu, moje granie w samochodówki przypomina miotanie się paralityka po torze, a we wszelkich NBA do tej pory nie wiem, jak odebrać przeciwnikowi piłkę i ugrać cokolwiek. Jeśli chodzi o gry piłkarskie, to od czasu do czasu pyknę sobie w FIFA totalnie casualowy mecz na najniższym poziomie trudności, jarając się możliwością wbicia futbolówki do bramki od czasu do czasu. Jestem totalnie niekompetentną osobą do recenzowania tego typu gier. Dlatego właśnie... Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest moja przygoda z Pro Evolution Soccer 2017 w wersji na konsolę PlayStation 4. Gra została wydana także na Xbox One oraz PC-ty. Piłka nożna to jedyny sport, który toleruję w telewizji i przy którym nie zasypiam. Mecze naszej reprezentacji staram się zawsze oglądać i nawet kiedy dostawaliśmy ostre manto od każdej piłkarskiej drużyny świata, nadal kibicowałem mimo narzekań koniunkturalnych baranów ciskających epitetami w naszych kopaczy. Swego czasu miałem nawet epizod z Championship, a potem Football Managerem, w którego zagrywałem się niczym teraz niezmierzona zgraja młodych graczy w jakiegoś CS-a czy LOL-a. Drużyny z najniższych dostępnych lig doprowadzałem na szczyty i zdobywałem z nimi wszystkie możliwe tytuły, a nazwiska najpopularniejszych, a nawet tych mniej popularnych piłkarzy mogłem wyrecytować w SPAK i po rumuńsku obudzony w środku nocy nalotem bombowym. Nawet ostatnio zdarzyło mi się zajrzeć do edycji 2016 FM-a i siadając tylko na chwilę, zdobyłem z Wisłą Kraków Ligę Mistrzów. I to granie w menedżera miało u mnie oznaki zgubnego nałogu, dlatego cieszę się, że udało mi się odciąć od tej gierki i interesować piłką jedynie z doskoku. Chociaż trochę smuci mnie fakt, że przez to 80% nazwisk biegających po światowych boiskach jest dla mnie całkowitą niewiadomą. Jednak jak już wspomniałem, zdarza mi się czasami pograć w FIFA ze znajomym w mecze na szczycie typu Indie kontra Wietnam. I ostatnia odsłona od EA Sports, mimo reklamowania się skądinąd atrakcyjnymi dla mnie składami kobiecymi, rozczarowała mnie okrutnie brakiem drużyn z tej najwyższej półki pokroju Bahrajnu czy innej północnej Korei. W FIFA 16 pograłem kilka godzin w tryb rozwijania gwiazdy, opracowałem patent na strzelenie 7 bramek w meczu po ominięciu wszystkich oponentów i porzuciłem tę grę jako za łatwą i za nudną. I to jest ciekawe zagadnienie, bo praktycznie w każdej FIFA, w jaką grałem, był jakiś myk pozwalający walić bramki jak z karabinu maszynowego. W legendarnej już pod tym względem FIFA 2001 niemal każda wrzutka w pole karne przeciwnika kończyła się bramką. W takim razie jak miałem jarać się grami piłkarskimi, skoro na najniższych poziomach trudności traktowały mnie jak mentalnego kalekę, a na wyższych robiły mi z dupy jesień średniowiecza? No i nadszedł ten dzień, w którym to na fanpage'u pewien Janko Krytykan zaczął swoją rolę ambasadora PES-a na rynek polski. Pomyślałem, że może faktycznie warto spróbować i po zapewnieniu, że mecze na szczycie między Masajami z buszu a pigmejami z dżungli są tam na porządku dziennym, popędziłem do sklepu zakupić to cudo. No i faktycznie, egzotycznych drużyn mamy tu zatrzęsienie, także mój kanapowy multiplayer z Przemkiem mógł dojść do skutku i srogie baty, jakie otrzymywałem, jeszcze nigdy nie były tak realne. Jednak kiedy zacząłem grać solowo, bo czemu nie, skoro już grę kupiłem, dotarło do mnie, jak nędznym wirtualnym piłkarzem jestem. Wyniki 0 do 4 były na porządku dziennym i moja walka z przeciwnikiem sterowanym przez AI wyglądała niczym okrutny gangbang przeprowadzony na filigranowej nastolatce, ewentualnie mecz Legii z Borussią. I naturalnie wściekły na swoją niemoc, brak umiejętności i debilność gry, postanowiłem rzucić ją w kąt i nie dotykać nigdy więcej. I wtedy dotarło do mnie. Gry piłkarskie to nie kolejne RPG, gdzie rozwijamy wirtualne perki pozwalające skutecznie siekać hordy wrogów, ani też FPS-y, w których wraz z postępami dostajemy coraz lepszą broń do skuteczniejszej eliminacji rzeczonych. Elementarne zasady piłki nożnej od lat pozostają w większości niezmienione, a rozwój polega na zwiększeniu umiejętności gracza, nie kierowanego chłopka. Zwiększanie refleksu, wyrabianie odpowiednich reakcji i sprawna analiza sytuacji na boisku to klucz do zwycięstwa i pokonania nawet najpotężniejszego przeciwnika. Także nie siła zespołu ma znaczenie, bo grając podrzędną drużyną z trzeciej ligi indyjskiej, można bez większego problemu pokonać Barcelonę. To jest piękno piłki, to jest piękno gier piłkarskich, to wirtualna walka Dawida z Goliatem. Grind gracza to sportowe Dark Souls. I możecie mi zarzucić, że to porównanie jest sporym nadużyciem, jednak właśnie jedna z moich ulubionych serii jest najbardziej zbliżona do PES-a.
To, co dostajemy na początku, zostaje z nami do końca i musimy się nauczyć wykorzystywać dostępne ruchy oraz wypracowywać nowe zagrania. Owszem, z biegiem czasu dostajemy lepszych piłkarzy i podbijamy morale, ale tak jak z lepszym mieczem w Soulsach, nic nie wskurasz, jeżeli nie opanujesz podstawowych ruchów. Dlatego zacząłem grać i z uporem maniaka, mimo porażek, remisów, ledwo wywalczonych zwycięstw, wpiąłem się w górę ku coraz wyższym poziomom trudności, które stawiała przede mną gra. I udało mi się dojść od ciężkich przegranych na poziomie amator do wygranych 4-1 na profesjonalu. Mecze w PES-ie dają niesamowitą satysfakcję, nawet mimo przegranych, bo w większości przypadków wiesz, że porażka jest wyłącznie twoją winą. Zwyczajnie przeciwnik grał lepiej. Każdy mecz to soulsowa walka z bossem, jednak tutaj musimy się nauczyć reagować na bieżąco i analizować zachowania oponenta w locie, aby w ogóle liczyć na wygraną. To, co mi imponuje względem FIFA, to niesamowicie responsywne sterowanie. Początkowo było ono dla mnie utrudnieniem, jednak kiedy już do tego przywykłem i jako tako rozgryzłem, zawodnicy zaczęli robić dokładnie to, co miałem na myśli. W FIFA mam wrażenie automatyzacji wielu działań, natomiast w PES-ie wiem, że za wszystko odpowiadam ja i jeśli nie trafiam piłką w bramkę albo podanie nie dociera do partnera, mogę mieć pretensje wyłącznie do siebie. Mecze są niesamowicie satysfakcjonujące i prowadzenie reprezentacji Polski przeciwko potęgom światowym futbolu z naszym czołowym piłkarzem Gregorem Stegersem. I dochodzimy do tematu licencji. W sumie jedyne, co mam do powiedzenia, to fuck Konami. Nie rozumiem, czemu Japończycy nie podjęli chociaż walki o to, by wstawić do gry oryginalne drużyny i zawodników. Niby mamy Borussię, Arsenal i Barcelonę, którą to twórcy chwalą się na okładce, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Nie wierzę w tłumaczenia, że się nie da, że to za drogie i tak dalej. Co to za przyjemność grać w Lidze Mistrzów, w której występują drużyny brzmiące jak łacińskie nazwy składników pasty do zębów. Owszem, mamy scenę moderską na PC i PlayStation, ale dlaczego gracze mają odwalać robotę za deweloperów? I niby kwestia licencji jest marginalna przy miodnej rozgrywce, bo przecież nie grają koszulki i nazwiska, ale to właśnie stanowi o przewadze FIFA nad PES-em. Grając we wspomnianą przeze mnie FIFA 2001, siedziałem kilka dni, by wiernie odwzorować polską ekstraklasę, którą bardzo chciałem zagrać. Świadczy to o determinacji mnie, piłkarskiego laika, który chce oglądać znanych sobie kopaczy biegających w znajomych barwach na piersiach. A w PES-ie nie ma nawet Lewandowskiego, goddammit! I tutaj mamy kolejne kuriozum, bo aby utrzymać aktualność składów w tych nielicencjonowanych drużynach, Konami wprowadziło live update, na bieżąco sprawdzający sytuację na rynku. I niby okej, ale żeby korzystać z dobrodziejstw edytora albo serdeczności ludzików, którzy udostępnili swoją pracę, trzeba tę wspaniałą funkcję wyłączyć. No i cześć. Jeśli chodzi o kwestie graficzne, to gra wygląda naprawdę atrakcyjnie. Odwzorowanie twarzy zawodników, na których Konami nie pożałowało kasy, jest naprawdę bardzo spoko. Porównajcie sobie chociażby Messiego z tym z nowego PES-a i z edycji sprzed 5 lat. Widać w tej kwestii niesamowity progres. Bolączką jednak są dosyć częste i niespecjalnie uzasadnione spadki płynności na konsoli, które mimo już kilku patchów cały czas występują. Z błędów czysto gameplayowych, o których wypowiem się z pozycji totalnego ignoranta i nie znającego się na temacie amatora, poza kilkoma głupotkami animacji i incydentalnymi błędami w wykrywaniu kolizji, zauważyłem dwie nieco irytujące rzeczy. Po pierwsze, faule momentami odgwizdywane są kompletnie z dupy. Przy czystym odbiorze i zaatakowaniu piłki przeciwnik potyka się o powietrze i dyktowany jest rzut wolny. Na szczęście nie zdarzyło mi się podyktowanie z tego powodu karnego, ale kiedy na powtórkach ewidentnie widać, że coś jest nie tak, to szlak może trafić, szczególnie w mocno stresującym spotkaniu. Drugą kwestią są strzały z dystansu. Zdecydowanie za dużo bramek wpada w ten sposób. Wielokrotnie nie mając za bardzo co robić, zwyczajnie walnąłem spoza pola karnego, nie licząc kompletnie na nic i ku mojemu zaskoczeniu bramka wpadła. I działa to w dwie strony, bo sam takich bramek natraciłem też sporą ilość. Jakkolwiek bramkarze zachowują się logicznie i reagują bardzo dobrze, szczególnie przy rzutach wolnych, tak w tych sytuacjach mam wrażenie, że AI zalicza jakąś zawiechę spowodowaną... nie wiem czym. I to tyle, jeśli chodzi o Pro Evolution Soccer 2017. To naprawdę fantastyczna piłka, bijąca na głowę FIFA pod względem miodności rozgrywki. I mówię to ja, który kompletnie się na tym nie znam. Brak licencji irytuje, ale myślę, że można to jakoś przeboleć, biorąc pod uwagę przyjemność płynącą z rozgrywki. A jeśli chodzi o minigierkę z losowaniem piłkarzy, to jest ona wyborna i sprawiła, że trochę rozumiem ludzi losujących skrzynki w CS-ie. Polecam, grajcie,
A ja tymczasem wracam do najlepszej gry piłkarskiej wszechczasów. I tą myślą starego człowieka kończę.